Witam Państwa, zapraszam na kolejny odcinek Kawy z Agentem. W dzisiejszym programie jeden artykuł, ale jeden solidny. Dlaczego? Wybrałam bardzo interesujący temat. Fiskus zgarnia ogromne pieniądze ze sprzedaży mieszkań. Zazwyczaj to fiskus podlicza nas, a w dzisiejszym programie Kawy z Agentem to my podliczymy, ile dokładnie fiskus zgarnia ze sprzedaży mieszkań. Dlaczego taki temat? Uważam, że w polskim społeczeństwie jest bardzo mała wiedza na temat tego, ile dokładnie pieniędzy oddaje się w podatkach. Chciałabym, żeby Państwo zobaczyli na przykładzie dwóch sprzedaży Mieszkań, będziemy analizować rynek wtórny i rynek pierwotny, ile dodatkowych pieniędzy idzie do urzędu skarbowego. Dlaczego? Nawet w mojej pracy bardzo często zdarza mi się, gdy podaję swoją wysokość prowizji za moje usługi. Oczywiście jest to kwota brutto. Klienci bardzo często mówią, Matko, kochana, wysoka kwota, ale klienci zapominają, że jest to kwota brutto. Co w, nią, co w jej skład wchodzi dokładnie. Wchodzi oczywiście VAT i wchodzi podatek dochodowy. Klienci nie mają takiej świadomości w momencie, kiedy opowiadam o tych właśnie dwóch podatkach i pokazuję, jak duże są te kwoty, klienci mówią, o matko, no to rzeczywiście, to pani wcale tak dużo nie zarabia. I właśnie o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy byli świadomi tego, ile dokładnie naszych pieniędzy jest przekazywanych dalej, ile trafia do urzędu skarbowego, a że jest to kawa z agentem odnośnie rynku nieruchomości. Dlatego będziemy analizować dzisiaj sprzedaż mieszkania na rynku pierwotnym. I na rynku wtórnym, zakup, sprzedaż ile dokładnie pieniędzy trafia do fiskusa? Podliczamy fiskus. Zaczynamy. Tak, jak tutaj wspomniano na samym początku, zaczynamy hasłem: ile fiskus dokładnie zgarnia za sprzedaż nieruchomości, i tutaj wstęp do tego artykułu. Rząd zastanawia się nad uruchomieniem nowego wsparcia dla osób planujących zakup mieszkania. Z perspektywy kasy państwa może się to opłacić. Z każdego nowego mieszkania wartego 400 tys. zł, fiskus inkasuje w różnego rodzaju podatkach nawet blisko 150 tys. zł. Korzyści są dużo mniejsze przy używanych lokalach. Sytuacja na rynku mieszkaniowym wygląda coraz gorzej. Fatalne wyniki sprzedażowe notują najwięksi deweloperzy. W trzecim kwartale statystyki pogorszyły się średnio o połowę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jednym z powodów takiej sytuacji są oczywiście problemy z uzyskaniem kredytu na mieszkanie. Raty przez ostatni rok bardzo mocno poszły w górę. Dlatego resort rozwoju analizuje sytuację na rynku mieszkaniowym i pracuje nad propozycją kredytów mieszkaniowych z niskim oprocentowaniem, powiedział wiceminister rozwoju technologii pan Piotr Uściński. Dodał, że chodzi o rozwiązanie dla osób, które kupują pierwsze mieszkanie. Trudna sytuacja na rynku mieszkań martwi nie tylko deweloperów i potencjalnych nabywców. Traci też państwo. Stąd nie dziwi troska i pomysły na łatwiejszy dostęp do kredytów. Prawie 148 tysięcy, w sumie aż tyle, zainkasować może fiskus przy okazji zakupu nowego mieszkania wartego 400 tysięcy. Zauważa Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Podkreśla, że wsparcie tego sektora może się rządowi po prostu opłacać. Tutaj dla Państwa slajd przygotowany, jakie dokładnie to są kwoty. które wskazuje, że zakup, a potem wykończenie i wyposażenie mieszkania jest kosztowną operacją. Od momentu budowy po finalne urządzenie, na tak zwanym swoim, niezbędne jest zaangażowanie sporego grona wachowców z różnych dziedzin. Co ważne, na każdym z tych etapów pojawia się podatek: albo PIT, albo VAT, albo CIT, albo na przykład PCC. I tutaj macie Państwo. Ten slajd przygotowany z, tą, z tymi wyliczeniami, ile dokładnie na rynku pierwotnym, jeżeli kupujemy mieszkanie o wartości 400 tysięcy, jakie to mniej więcej są kwoty. Zatem. Cena zakupu oczywiście mieszkania 400 tysięcy. No i tutaj mamy VAT, podatek PCC e, lub podatek bankowy, opłaty sądowe. No to tutaj akurat w tym przypadku będzie to VAT. E, 20, no prawie 30 tysięcy złotych. Podatek dochodowy PIT i CIT to jest aż 70 tysięcy złotych. Prowizja za udzielenie kredytu 1% no i tutaj kwota brutto 3200. Podatek dochodowy 608 zł. Obsługa 25-letniego kredytu na 80% ceny mieszkania, czyli oczywiście z 20% wkładem własnym. Marża netto na poziomie 1%, oprocentowanie 8%. I tutaj mamy w rubryczce VAT PCC 23 tysiące. Podatek dochodowy to prawie 10 tysięcy. Ubezpieczenie od ognia i wody 5 tysięcy zł. Opłaty notarialne i sądowe. No tutaj mamy w jednej rubryczce 1700 zł, w kolejnej 772, 266 w kolejnej. Koszty wykończenia. No i tutaj przyjmujemy. 1000 zł za metr kwadratowy. Powiem szczerze, że jest to mała stawka. Myślę, że w Warszawie praktycznie już nieosiągalna, ale oczywiście dla analizy trzeba przyjąć jakąś kwotę. Uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo niska kwota. No i tutaj mamy, proszę bardzo, 50 000, 1852, no i prawie 4400 podatek dochodowy koszt wyposażenia, przyjmując oczywiście do tego wyliczenia 20 tysięcy złotych. No i tutaj mamy 3 3,700, prawie 3 800 złotych plus 3 tysiące ponad podatku dochodowego. Łącznie jest to prawie 148 tysięcy złotych. No i oczywiście tutaj zachowawczo oszacowano, licząc od 50% finalnej ceny netto produktu lub usługi, więc tutaj musimy pamiętać, że są to oczywiście szacunkowe liczby. No, jakby na to nie patrzeć, jest to naprawdę ogromna, ogromna kwota. Tyle właśnie Urząd Skarbowy przyjmuje za nasz oczywiście zakup nieruchomości w różnych, różnych podatkach, no prawie 150 tysięcy złotych. A jak wygląda proszę Państwa sytuacja na rynku wtórnym? Na rynku wtórnym no zarabia troszeczkę mniej, więc może być mniej zadowolony z tego rozliczenia, ale dalej są to ogromne kwoty. W przypadku mieszkania z rynku wtórnego dochody budżetowe są znacznie niższe. Wszystko dlatego, że odpada spora część podatków dochodowych oraz VAT składające się na cenę nowego mieszkania. Trzeba jednak wiedzieć, że kupując mieszkanie z drugiej ręki trzeba zostawić więcej pieniędzy w kancelarii notarialnej. Rejent pobierze bowiem od kupującego 2% ceny lokum tytułem PCC. Dodatkowo kupując mieszkanie z rynku wtórnego znacznie częściej niż na rynku pierwotnym będziemy zmuszeni korzystać z usług pośrednika, co też kosztuje. Dochody budżetu z tytułu zakupu na kredyt używanego mieszkania, kosztującego szacunkowo 400 tysięcy, można oszacować na łącznych kosztów... 53 tysiące złotych. wylicza Pan Bartosz Turek. I dokładnie, jakie to są koszty, Szanowni Państwo. Cena zakupu mieszkania dalej przyjmujemy 400 tysięcy, no i tutaj PCC podatek od tego to jest 8 tysięcy złotych. Prowizja za udzielenie kredytu 3200 podatek dochodowy 600 zł. Prowizja za pośrednictwo 2% plus VAT. To zależy, bo stawki są między 1 a nawet 6%, to wszystko zależy. No ale przyjmijmy tutaj do tego rozliczenia 2% plus VAT, no to jest to kwota brutto 10 tysięcy prawie, vat oczywiście jest 1800 zł, a podatku dochodowego 1500 i tutaj zwrócę uwagę, obronię trochę pośredników. Proszę zobaczyć, w momencie kiedy dostajecie Państwo fakturę od pośrednika na prawie 10 tysięcy, 2, no liczmy tutaj 3,5 tak naprawdę tysiąca idzie do Urzędu Skarbowego Tytułem właśnie podatków. Zatem y, można sobie przeliczyć, jak tak naprawdę wyglądają te zarobki pośrednika. Musimy zawsze o tym pamiętać, że kwota podawana kwotą brutto, nie jest to zarobkiem czystym dla pośrednika. I tutaj dalej mamy obsługa 25-letniego kredytu na 80% tutaj przepraszam, na 20% wkładzie własnym 80% ceny mieszkania, marża netto na poziomie 1%, oprocentowanie 8%. No i mamy tutaj podatki 23 100 zł i prawie 10 tysięcy podatek dochodowy. Ubezpieczenie od ognia i wody 5000 zł, 150 zł podatek dochodowy. Opłaty notarialne i sądowe 3000 prawie 200, z czego mamy tutaj 800 zł w rubryczce VAT pcc i dodatkowo mamy prawie 500 zł jako podatek dochodowy. Również notariusze, proszę państwa, w momencie kiedy pobierają taksę notarialną, e, jeżeli jest to kwota oczywiście brutto, również mają do odliczenia VAT i podatek dochodowy, zatem nie jest to kwota, którą zarabiają tak naprawdę. Koszt odświeżenia e, tutaj przyjmując 500 zł za metr kwadratowy Również się z tym nie zgodzę, bardzo, bardzo niska kwota, no ale przyjmijmy, że te mieszkanie za 400 tysięcy było prawie do wejścia na gotowe, koszt odświeżenia tak zwane odmalowanie, no to tutaj przyjmujemy 25 tysięcy złotych, z czego tak jak mogą Państwo zobaczyć prawie 1000 złotych, 926 złotych i 2200 200 to są podatki. Dodatkowo koszty wyposażenia przyjmujemy 10 tysięcy zł, prawie 2000. Jeden podatek, drugi podatek 1500 zł. Łącznie szacunkowo tutaj przyjęte do tych wyliczeń, to jest 53 tysiące zł, zachowawczo. Oczywiście oszacowane wpływy podatkowe od 50% finalnej ceny netto produktu lub usługi. Tutaj pierwsza gwiazdka, druga gwiazdka. Suma dla 25 lat przy składce rocznej na poziomie 0,05% rocznie. Założony zysk ubezpieczyciela na poziomie 20%. Ekspert HR Investment zwraca też uwagę, że budowlanka to ważne koło zamachowe gospodarki. Można nawet szacować, że każda złotówka zaangażowana w budowę mieszkań generuje 2-3 zł popytu na różne towary i usługi. Szeroko rozumiany sektor budownictwa odpowiada natomiast w sumie za nawet 8-9% PKB. W sumie więcej, racjonalnie skrojony program mieszkaniowy może się rządowi po prostu opłacać, nie tylko w kontekście przychodów podatkowych, ale też stymulowania wzrostu gospodarczego. Tu się na chwilkę za zatrzymam. Kilkukrotnie w kawie z agentem tłumaczyłam Państwu, że tak naprawdę gospodarka to jest szereg rynków bardzo ze sobą powiązanych. Rynek mieszkaniowy to nie tylko deweloperzy, to nie tylko pośrednicy, to nie tylko budowlanka, jest tu naprawdę szereg osób zaangażowanych w całe procesy, można powiedzieć, mieszkaniowe rynku mieszkaniowego, rynku nieruchomości. Zatem słusznie jest to zauważone, że w momencie kiedy Państwo pomoże trochę podstymulować tę branżę, to tak naprawdę cała gospodarka może wzrosnąć, bo jest to szereg po prostu branż ciągnących za sobą ten rynek nieruchomości. Rynek nieruchomości stymuluje te branże, zatem po prostu warto inwestować w rozwój gospodarki, bo tak jak Państwo sami widzą, naprawdę szereg branż jest tutaj powiązanych, no i mocno stymulujących gospodarkę. 8-9% PKB, naprawdę sporo. Dla większości Polaków zakup mieszkaniowy wymaga wzięcia kredytu. Z tym też wiążą się podatki. Sprzedając kredyty bank zarabia, a od swojego zysku powinien zapłacić podatek. Sam fiskus pobierze także podatek od czynności cywilnoprawnych związanych z ustanowieniem hipoteki, PCC, w symbolicznej kwocie 19 zł oraz co roku 0,44% podatku bankowego od salda kredytu. Z zaciągnięciem, przepraszam, kredytu wiąże się ponadto szereg opłat i prowizji. Bardzo zachowawczo można przyjąć, że będą one kosztowały łącznie 1% pożyczonej kwoty. W praktyce może być kilkukrotnie więcej. Koszty po stronie kredytobiorców są dla innych dochodami, które znowu są podatkowane. Tak samo traktujemy związane z kredytem składki na ubezpieczenie, wylicza Turek. Przez 25 lat obsługi kredytu zaciągniętego na 320 tysięcy, czyli 80% z kwoty 400 tysięcy, można przyjąć, że bank osiągnie zyski do opodatkowania na poziomie około 52,5 tysiąca złotych. Z tego tytułu będzie musiał zapłacić. Prawie 10 tysięcy podatku. Ponad dwa razy więcej fisku zainkasować może też z tytułu podatku bankowego. Do tego dochodzą usługi notariusza, opłaty sądowe, a potem lokal wykończyć i wyposażyć. Zakładając, że ekipy remontowe wciąż w połowie działają w szarej strefie, a koszt wykończenia mieszkania w standardzie popularnym uda nam się zamknąć w kwocie zaledwie 1 tysiąca za metr kwadratowy, dodamy w sumie przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych wpływów do wspólnej kasy. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Państwu taka kawa z agentem się podobała. Nietypowa, bo podliczaliśmy Fiskusa, a Fiskus zazwyczaj podlicza nas. Szanowni Państwo, proszę o komentarz, czy podoba się Państwu taka forma też kawy z agentem, czy taki artykuł Państwa ciekawią i do zobaczenia za tydzień.